Cześć, dzisiaj chciałam Wam pokazać ciekawą stronę z instrumentami, tak trochę z innej beczki. Polskie ludowe instrumenty muzyczne. Chciałam Wam pokazać coś w rodzaju broni sonicznej. Posłuchajcie, jak to brzmi. Strasznie, prawda? Takie coś się nazywa berło obrzędowe. Ciekawe, dlaczego berło? Może właśnie przez ten trójząb. To jest taka strona, gdzie można sobie posłuchać częściowo. Nie wszystkie instrumenty mają swój odgłos, ale niektóre mają. O, tutaj na przykład takie skrzypki wydłubane praktycznie z decki. Albo tu. Taki pisk trochę, ale tego jest więcej. Niektóre są, zobaczcie, naprawdę świetnie wykonane. Jest co oglądać. To tak gra. Właśnie najbardziej mi się podoba to, że można tutaj pooglądać wszystko i posłuchać. O, zobaczcie, jakie ciekawe są czasem instrumenty. No to jest terkotka. Fajne, prawda? O, tutaj można z bliska to obejrzeć. Zastanawiam się, na ile te instrumenty były robione tak o, a na ile one były kopią na przykład lepiej zrobionych instrumentów, tylko na przykład po jakiejś większej katastrofie ludzie stracili maszynę do ich wyrobu i zaczęli robić ręcznie, bo pamięć jakaś została. No mamy sporo takich, o tutaj mamy takie też ludowe, zobaczcie, też są czarne i białe klawisze, jak fortepiana, czyli coś tam było takiego. No mamy skrzypce, mamy takie dudy. Najwyraźniej muzyka nie była później zabroniona. No, skrzypeczki. Powtarzają się właściwie cztery rodzaje instrumentów. Jedne to są dęte, drugie to są takie klawiszówki i jeszcze są smyczkowe. No i takie dęte bardziej skomplikowane. No, to się powtarza. Powtarza się ten motyw. I on się powtarza w całej Europie. To nie jest tak, że to jest tylko nasze, ale wiemy, że tego rodzaju instrumenty są wszędzie, więc to jest kolejny dowód na to, że była jakaś wspólna cywilizacja. Być może trochę się różniła językami, ale muzyka była tworzona na bardzo podobnych instrumentach, które wyglądały podobnie. Tu mamy takie bardziej popularne na wschodzie instrumenciki. Gdzieś było. O, i tu jest jeszcze taka książka, którą chciałam polecić. Polskie instrumenty ludowe. Ona gdzieś chodzi w jakichś skanach, więc jak sobie pogooglacie, to może znajdziecie. Także polecam. Co tu jeszcze mamy w tych instrumentach? No może membranofony. Aha, czyli bębny. Są ciekawe. No taki burczybas, to jest fajny. Tak brzęczy, brzęczopierdzi. Część z tych piszczałek miała na przykład dźwięki, których się nie dało usłyszeć, to znaczy niesłyszalne przez człowieka, ale słyszalne przez zwierzęta. Były też rogi, także sama, no to jest ładne, z takimi dwoma dziurkami. Tutaj pan gra. Ładne. To jeszcze jest nagrany dźwięk. Naprawdę ładne. Aha, i co jeszcze chciałam polecić? Chciałam polecić kanał pana Pawła Dudzińskiego. To jest taki dziaduś. To znaczy, tak się stylizuje na dziadusia, bo w gruncie rzeczy to nie jest aż tak stary człowiek. No, ale swoje lata ma. I on czasami pokazuje różne ciekawe rzeczy z drewna. Także jak zrobić gwizdek. To jest taka ciekawostka, że każdy z nas może sobie zrobić
gwizdek. Czemu nie, prawda? Zawsze można się pobawić nożem. Poleca różne narzędzia, poleca też jak zrobić sobie narzędzia. Taki pozytywny kanał, pozytywnego człowieka. Pomyślałam sobie, że 21 tysięcy subskrypcji to zdecydowanie za mało i będę poszerzać jego kręgi fanów. Także polecam, może się kiedyś uda go zaprosić na stream, gdyby chciał. Także, znaczy nie do mnie, bo ja streamów nie robię, ale do naszego klubu zwariowanego, o, Waldemaro Gabrielowego. Także dziękuję i zapraszam na moje następne filmy.